Ruszamy z kolejnym magazynem Kramstadt Elbląg. Sprawdzimy, jakie nastroje panują po przegranym meczu w Lubinie oraz jak wyglądają przygotowania do pojedynku z Pogonią Szczecin. Zdradzimy, kto tym razem zmierzy się z powerrzutem, a pod bramką sprawdzimy Olę Dankowską. Seen it all. Drink up. A final hug, and then I'm off. I feel your spine is getting stiff. Just two steps left. I lock the door for good. Mecz w Lubinie. Jechaliśmy ewidentnie po to, żeby w tym meczu zwyciężyć. I to jest, trzeba sobie powiedzieć to jasno, z aspiracjami, które ma start już tam powiedzmy w drugiej sezonie pracy w tym składzie. Było to jak najbardziej realne. Nie zostało to zrealizowane i oczywiście jesteśmy tam po pierwszych analizach, ubolewamy nad tym, ale jest to po prostu porażka i trzeba się uderzyć w pierś, że ona się nie powinna nam tam zdarzyć. Myślę, że tak naprawdę miałyśmy zrobić, powiedzmy, inaczej się przygotowałyśmy, inaczej to potem wykonałyśmy. Na początku, wiadomo, nie byliśmy zbyt wesołe, ale teraz już myślimy o tym, o następnym meczu, jak przygotować się, żeby tym razem wygrać. Akurat z Pogonią w tamtym roku mieliśmy tylko dwa spotkania, w tym drugim Szczecinie też byliśmy, po takich meczach to tutaj analizowaliśmy z samego sezonu, czy z Gdynią, czy w Lublinie, czy w Szczecinie, czy teraz właśnie w Lublinie, czy nawet na Gran Canaria. Nasz zespół często jest tak, że gra dobrze do tamtej 50 minut, nagle coś się takiego dzieje niekorzystnego, że to zwycięstwo się wymyka spod kontroli. Podobnie było w Szczecinie, w rewanżowej rundzie. No wiemy, że jest dosyć mocno wzmocniona, bo tam do Brazylijkę Bansilią, on dużo punktuje, teraz jest nowa Brazylijka, jeszcze na prawym rozgraniu leworęczna. Zespół budowany z głową od lat, to piąty sezon trenera Struzika, piąte miejsce, czwarte, trzecie, rok temu drugie. Przypuszczam, że w tym roku celują też w złoty medal. Bardzo silny rywal, bardzo taki już ograny w bojach, bo tam i w pucharach europejskich daleko zachodził. Także spodziewamy się bardzo ciężkiej przeprawy w sobotę. Start znów ma swoją reprezentantkę w reprezentacji Polski. Leszek Krowicki ogłosił kadrę, która w październiku wystąpi w towarzyskim turnieju. A koszulkę z orzełkiem na piersi znów założy Ewa Andrzejewska. Nowy trener na pewno chce sprawdzić jak najwięcej zawodniczek, z czego się cieszę. Przyszło powołanie do klubu. Jadę tam, żeby sprawdzić też samą siebie i zobaczyć. Jest to na pewno dla mnie duże wyzwanie. Na liście rezerwowej znajdują się Magda Balsam i Ola Stokłosa. Uwaga, nasza młoda kołowa na pewno pojedzie na zgrupowanie kadry, ale juniorek. Przypomnijmy, że polska kadra seniorek szykuje się do Mistrzostw Europy, które w grudniu odbędą się w Szwecji. Czy podczas mistrzostw będziemy siedzieć tutaj w elbląskich lokalach i trzymać kciuki za Ewę? Nie, tego nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jadę tam, żeby powalczyć, a co z tego będzie, to zobaczymy. Jadę z otwartą głową i tak jak mówię, po to, żeby gdzieś tam wyzwieść to miejsce. A co czas pokaże, to zobaczymy. A więc trzymamy kciuki za Ewę. Przed nami trzecia odsłona projektu Power Rzut. Tym razem kibice sprawdzają, jak z nietypowymi konkurencjami radzi sobie Dominika Chawryszko. Nasza młoda skrzydłowa, trzeba przyznać, nieźle kręci biodrami. Jeszcze 10 sekund. O, jest technika. Dominika to piękna, acz wstydliwa dziewczyna. Obecność kamer ją delikatnie krępuje. Postanowiła więc pozbyć się problemów i to dosłownie. Wycelujesz tam, gdzie nie trzeba.
Kamerzysta dostał między oczy. I za taki rzut w ruchomy cel Dominika otrzymała od ekipy telewizyjnej i kibiców dodatkowe 3 punkty. No trzeba przyznać, że ma dziewczyna power w rękach. Jesteście ciekawi, jak Dominika poradziła sobie w innych konkurencjach? Już w czwartek cały odcinek na YouTubie na oficjalnym kanale telewizji klubowej. Oceń swoje umiejętności sportowe w skali od 1 do 10. 7. Najlepsza zawodniczka startu. Wszystkie zawodniczki startu tworzą kolektyw i jesteśmy najlepsze, będąc w całości. Kto w zespole najczęściej żartuje? Ala Klarkowska. Która z koleżanek najlepiej się ubiera? Ewa Andrzejska. Ulubione miejsce w Elblągu? Nie będę oryginalna, Stare Miasto. Tematy najczęściej poruszane w szatni? Ostatnio jedzenie. Zespół, przeciwko któremu najbardziej nie lubię grać? Oj, nie lubię grać przeciwko Zagłębiu. Dlaczego? Mając taką specyficzną obronę i koło troszeczkę ma inną funkcję niż w innych meczach i często muszę się znajdować tam, żeby nie przeszkadzać koleżankom przy na przykład graniu 1-1 i nie sprowadzać kolejnego obrońcy. Co cię bardziej mobilizuje do gry, krzyk czy przytulenie? Zdecydowanie krzyk. Przed meczem starasz się wyciszyć czy podbijasz emocje? Podbijam emocje. Kto jest ulubienicą trenera? Lisu. Najlepszy sposób na wypoczynek po rozegranym spotkaniu? Spędzenie tego czasu ze znajomymi. A co robisz po przegranym meczu? Rozgrywam ten mecz jeszcze raz w głowie. Jakie cechy powinna mieć idealna zawodniczka? Powinna być twarda, wytrzymała i silna. Twoje dotychczasowe największe osiągnięcie sportowe? Medal z Gdańskiem srebrny i złote medale w Lublinie. A marzenie sportowe? Zdobyć w tym roku ze startem medal. Jakiego koloru? Najlepiej złoty. Najładniejsza lub najważniejsza bramka w karierze? Były czasami takie jakieś tam różne wkrętki i tak dalej, ale szczególnie nie zapamiętałam żadnej takiej konkretnej. Jak to się stało, że zaczęłaś trenować piłkę ręczną? Mój brat też trenował piłkę ręczną, poszłam na jego trening pierwszy, zobaczyła mnie moja trenerka i tak zaczęłam też trenować piłkę ręczną. A gdybyś nie trenowała piłki ręcznej, to co byś robiła? Może bym trenowała jakiś inny sport, na początku była to nawet możliwość szermierki w podstawówce, no ale niestety nie poszłam w tym kierunku, albo stety też, no bo bardzo mi się podoba gra w piłkę ręczną i... Idol z dzieciństwa. Idol z dzieciństwa. Jako, że mam starszego brata, mój brat lubił bardzo Stefana Kretschmara i ja trochę za nim papugowałam i do końca nie wiedziałam tak naprawdę, kto to jest, ale miał fajne tatuaże i taki swój styl, więc też tak jak mój brat lubiłam Stefana Kretschmara, bo on go lubi. A obecnie? Obecnie... Czy ja wiem? Chyba Heidi Locke z Norwegii, Kołowa. Co lub kogo byś zabrała na bezludną wyspę? Co lub kogo? Mojego męża bym zabrała na bezludną wyspę. Która zawodniczek spędza najwięcej czasu pod prysznicem lub przed lustrem? Pod prysznicem to Saloma, zawsze wychodzi ostatnia, to zdecydowanie ona. A przed lustrem? Chyba Asia Waga, jestem z nią w pokoju, jak wyjeżdżamy na mecze, to lubi sobie tam zrobić jakieś różne warkoczyki i pomalować się, więc pewnie ona. Opisz siebie w 3 słowach. Twarda, uparta i towarzyska. Za co najbardziej doceniasz kibiców? Za to, że nas wspierają, są głośno nas dopingują i naprawdę są the best. Dokończ zdanie. Andrzej Niewrzawa to trener. Oryginalny. Dokończ zdanie. Mało kto wie, że Ola potrafi. Podobno potrafię dobrze gotować. Kiedyś zaprezentujesz nam te umiejętności? No, chciałabym, tak.